Witam serdecznie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zapewnić sobie dobrą widoczność, znajdując się za kierownicą samochodu. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie również, że każdy film, również ten, możecie ocenić, na przykład klikając łapkę w górę. No i najważniejsze, całkowicie nowa nowość, każdy film możecie skomentować, czyli możecie umieścić pod filmem swój własny autorski komentarz. Serdecznie zapraszam do tych aktywności. Moi drodzy, nie ulega wątpliwości, że dobra widoczność, czyli to, co widzimy siedząc za kierownicą, jest podstawą bezpiecznej jazdy. Żeby nic złego się nie wydarzyło, żebyśmy dotarli do swojego celu, ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie się poruszamy i co znajduje się na drodze naszego samochodu. No i taka pierwsza, najważniejsza rzecz, o której chyba trzeba wspomnieć. Auta, samochody osobowe różnią się budową. W niektórych samochodach spotkamy się z taką budową, która umożliwia bardzo dobrą obserwację tego, co znajduje się z przodu, z tyłu, z boków samochodu. Natomiast zdarza się i tak, że projektanci danego auta postanowili to troszeczkę utrudnić. No i bardzo często w samochodach spotyka się na przykład szerokie tak zwane słupki, czyli te takie wsporniki, które znajdują się po bokach samochodu. I te szerokie słupki, mówiąc szczerze, mogą bardzo często utrudnić obserwację tego, co znajduje się wokół naszego samochodu. Oczywiście takiej wady konstrukcyjnej samochodu nie sposób w 100% zniwelować. Nie sposób tej wady po prostu usunąć. Można oczywiście odpowiednio ustawić lusterka. To ustawienie lusterek w dużym stopniu pozwala tego typu problemy ominąć. Ale nie do końca. O ustawieniu lusterek miałem okazję już kiedyś wspominać, więc ograniczę się tylko do przypomnienia, że taki materiał miał miejsce. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz, która może utrudniać nam widoczność. Ta rzecz to słońce. No jeżeli jeździmy w dzień, jeżeli poruszamy się w ciągu dnia, to zwłaszcza w tych miesiącach wiosennych, w miesiącach letnich, możemy spotkać się z tym, że słońce będzie nam dokuczać, czyli na przykład będzie nas oślepiać. Najgorszy sposób jazdy to jest jazda pod słońce, ale tutaj oczywiście są pewne rozwiązania i to nawet w starych autach są one dostępne, które pozwalają nam jako tako przeżyć to spotkanie ze słońcem. No i tym gadżetem, tym rozwiązaniem są osłony przeciwsłoneczne. Te osłony przeciwsłoneczne znajdują się nad naszą głową z przodu, dokładnie nad szybą samochodu, nad tą przednią szybą i czasami wystarczy po prostu je opuścić w dół, żeby odczuć wyraźną ulgę, żeby ten wzrok się nie męczył. Bardziej profesjonalnym rozwiązaniem są oczywiście odpowiednie okulary przeciwsłoneczne. No i oczywiście zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i osłony przeciwsłoneczne mogą być stosowane jednocześnie. Jedyne tylko, co jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli już zdecydujemy się na okulary przeciwsłoneczne, nie żałujmy pieniędzy, zwróćmy uwagę na to, żeby te okulary były bardzo dobrej jakości, no i żeby nie były okularami przeciwsłonecznymi jedynie z nazwy. Moi drodzy, w trasie jak to w trasie. Raz świeci słońce, raz pada deszcz, no i tutaj oczywiście nieodzownym elementem samochodu są wycieraczki, przednie wycieraczki, tylne wycieraczki. Najważniejsze, żeby pamiętać o tym, że wycieraczki, a w zasadzie pióra wycieraczek ulegają zniszczeniu. No tak to już jest, że jeżeli wycieraczka pracuje na tej szybie, to ten gumowy element w
pewnym momencie zaczyna się ścierać. I oczywiście, jeżeli nie będziemy na to zwracać uwagi, to po pierwsze nie zapewnimy sobie bardzo dobrej widoczności podczas jazdy samochodem, a po drugie narażamy nasz samochód na porysowanie szyby. No bo te pióra wycieraczek składają się z takiego większego gumowego elementu, no i składają się również z elementów metalowych. No i jeżeli ten gumowy element ulegnie starciu, no to wtedy dochodzimy do elementu metalowego, elementów metalowych, które już mogą być dla naszej szyby groźne. Gorsze zgarnianie wody w takich zużytych piórach wycieraczek to oczywiście też nie jest nic dobrego. Jeżeli zacznie padać większy deszcz, to te wycieraczki po prostu nie dadzą sobie rady. Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o temat wycieraczek. Mianowicie warto zwrócić uwagę na to, że są wycieraczki głośne i wycieraczki ciche. Zazwyczaj te najtańsze wycieraczki, te, które możecie spotkać w markecie, które można kupić w cenie poniżej 20 zł za komplet, są po prostu tandetne. I z takimi wycieraczkami będziecie się męczyli. Jeżeli jednak kupicie takie wycieraczki, uruchomicie silnik swojego samochodu, włączycie swojego ulubionego piosenkarza, to cała przyjemność z jazdy będzie zagłuszana podczas deszczu właśnie poprzez pracę tych głośnych wycieraczek, tych piór wycieraczek. Dlatego warto czasami zainwestować. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są kompaktowe wycieraczki, czyli takie zabudowane, szerokie. Te wycieraczki, które przypominają swoją budową takie rozwiązanie szkieletowe. Widzimy dokładnie ten mechanizm pióra. Są chyba gorszym rozwiązaniem. Przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że one są głośniejsze. Tak czy inaczej polecam przed każdym zakupem piór wycieraczek po prostu zerknąć na komentarze zadowolonych lub niezadowolonych klientów, żeby po prostu wyrobić swoje własne zdanie, żeby dokonać dobrego zakupu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, niewidzialna wycieraczka. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Niewidzialna wycieraczka to nic innego jak preparat oczywiście chemiczny, który nałożony na szybę tworzy taką niewidzialną powłokę, po której woda spływa. Spływa zdecydowanie lepiej niż gdyby tej powłoki nie było. No i im szybciej porusza się taki samochód, a tak naprawdę nie musi się poruszać bardzo, bardzo szybko, to tym szybciej ta woda, mimo nawet bardzo dużej ulewy, jest z szyby usuwana. No i wtedy mniej musimy używać wycieraczek, jedziemy do przodu, nie przejmujemy się tym, że pada deszcz. Bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo ważnym elementem tego układu, który ma za zadanie usuwać jakiekolwiek zabrudzenia, wodę z naszej szyby, z naszych szyb, są spryskiwacze. Bardzo często spryskiwacze ulegają uszkodzeniu. No i część kierowców to bagatelizuje. Nie chcę po prostu się tym problemem zajmować. Mówią sobie, jak mam wycieraczki, działają wycieraczki, to po co zajmować się spryskiwaczami? No właśnie, ale spryskiwacze wysyłają na nasze szyby, wypluwają na nasze szyby substancję chemiczną, płyn, który jednak powoduje rozpuszczenie pewnych zabrudzeń. O wiele lepiej sprawdza się działanie wycieraczki z działającymi spryskiwaczami niż bez. Oczywiście same spryskiwacze mogą być uszkodzone na wiele sposobów. Może być na przykład zakamieniony wylot takiego spryskiwacza. Wtedy wystarczy go po prostu umyć, przemyć. Na przykład w takim roztworze sody oczyszczonej i octu. Ale czasami też pomaga przetkanie tych kanalików szpileczką, oczywiście delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. W tych wylotach też może się znajdować taki drobny kamień, jakiś drobny nalot, zabrudzenie, które uniemożliwia pracowanie tych spryskiwaczy. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, uzupełnienie płynu. Po prostu spryskiwacz nie zadziała
jeżeli nie ma dostatecznej ilości płynu. No i oczywiście te spryskiwacze uruchamiają specjalne pompki. Jeżeli więc uruchamiamy, siedząc za kierownicą naszego samochodu, jeżeli uruchamiamy spryskiwacz, a nie słyszymy działania silniczka, nie słyszymy takiego charakterystycznego bip-bip, które powoduje, że tam pod maską samochodu ta pompka pracuje, to znacznie prawdopodobniej, że ta pompka skorodowała i trzeba ją po prostu wymienić. Nie jest to trudne, ale jeżeli oczywiście przekraczałoby to możliwości kogoś z Was, to od czego są warsztaty samochodowe. Moi drodzy, żeby zachować bardzo dobrą widoczność, siedząc za kierownicą samochodu, na pewno przyda się właściwa pielęgnacja szyb. Ja czasami ze zgrozą obserwuję kierowców, którzy wsiadają do samochodu, na szybie mają liście, mają jakieś zabrudzenia, piach, no widać gołym okiem po prostu, że szyba jest brudna, zabrudzona po prostu jakimiś odpadkami. No i pierwsze, co oni robią, to uruchamiają spryskiwacz i zaczynają szorować tymi wycieraczkami, rozgarniając, rozmazując ten brud. To na pewno nie jest dobre działanie, na pewno nie powoduje to tego, że będziemy dobrze widzieć. Może doraźnie jest to jakieś rozwiązanie, ale jednak na dłuższą metę, po pierwsze, rysuje się w ten sposób powierzchnię szyby. Jeżeli rysuje się szybę, to ta szyba będzie posiadać takie charakterystyczne rysy, które w momencie, kiedy na szybę świeci słońce albo pada snop światła, no to tutaj kłania się jazda nocą, mogą powodować rozmaite refleksy utrudniające właśnie widoczność. Nigdy nie uruchamiajcie wycieraczek w celu starcia z szyby właśnie jakiegoś piasku, jakichś liści. Lepiej odgiąć te wycieraczki, użyć płynu do mycia szyb. Wożenie ze sobą płynu do mycia szyb w samochodzie nie jest złym rozwiązaniem. No i oczywiście dobrze jest delikatnie tą szybę wyczyścić. Może jeszcze lepiej, zanim zastosujecie płyn do mycia szyb, użyć jakiejś szczoteczki z miękkim włosiem do zgarnięcia tych brudów i dopiero wtedy można zastosować płyn do mycia szyb. Przyda się również myjka do szyb, która ściągnie ten nadmiar płynu. No i oczywiście potem po wszystkim możemy użyć rzeczywiście wycieraczek, możemy użyć spryskiwaczy po to, żeby tą szybę tam do końca doczyścić, żeby te smugi, krople wody zniknęły. Równie ważne jest umiejętne odszranianie, usuwanie śniegu w zimie. No i tutaj niestety są różne szkoły i wiele z nich jest związanych z tym, żeby szorować, żeby trzeć tą szybę. To też nie jest dobre, to też, pamiętajcie, może powodować rysy. O wiele lepiej troszeczkę zmiękczyć ten szron, ten śnieg, lód, który znajduje się na szybie, na przykład używając płynów rozmrażających, odmrażających, które pozwolą nam o wiele łagodniej usunąć takie zabrudzenie. Moi drodzy, na widoczność mają również wpływ rozmaite gadżety, które niektórzy uwielbiają umieszczać na desce rozdzielczej samochodu, na przednim lusterku. Nie są to całkowicie bezużyteczne gadżety, no bo ktoś może mieć tam nawigację, ktoś może mieć telefon, no ktoś inny może mieć maskotkę, też tak bywa, ale to też jakoś wpływa na jazdę, na czerpanie przyjemności z jazdy. Ważne jest tylko to, żeby to wszystko nam nie przeszkadzało, żebyśmy doskonale widzieli to, co dzieje się wokół naszego samochodu. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, tak też zakończę teraz ten wykład, ważna jest praktyka korzystania z samochodu. Skoro samochody różnią się wymiarami, różnią się tymi słupkami, tak, o których wspomniałem wcześniej, to nie ma nic lepszego, żeby pochwalić się dobrą widocznością za kierownicą samochodu, jak praktyka, rozpoznanie rozmiarów swojego samochodu. Nie każdy samochód ma tak dobrze, że za tylną szybą już znajduje się od razu zderzak. Czasami te samochody są dłuższe, troszeczkę dłuższe, bardziej długie. Trzeba o tym pamiętać. Moi drodzy, ja jestem bardzo ciekawy,
co wy macie do powiedzenia na temat tej lepszej widoczności za kierownicą samochodu. Jakie są wasze patenty? Co robicie, żeby właśnie lepiej widzieć wszystko, co znajduje się wokół naszego samochodu? Może macie jakieś porady? Podzielcie się nimi koniecznie pod tym filmem. Ja ze swojej strony chciałem jeszcze raz zaprosić wszystkich do Janko Sklepu, oficjalnego sklepu trenera pozytywnej jazdy. No i bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka mojego wideobloga. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za wszystko. Cześć.